Pamiętam jak dziś, kiedy Bartek napisał, że dziś mija rok od śmierci Irka. Niektórzy byli bardzo zdziwieni tą informacją. Gdy ja ją podałem dalej, było tak samo. Także w dzisiejszym odcinku pogadam sobie o rocznicach śmierci bohaterów, którzy odeszli przez uśmiercenie. Tej bohaterki nigdy nie poznaliśmy, ponieważ wyjaśnili, że mama Lucy, Jadwiga lub Helena, zmarła, gdy dziewczyna jeszcze była nastolatką. Data jej śmierci wypadła na 13 stycznia. Jak sami widzicie, dokładnie nie widać daty, ponieważ montażysta prawdopodobnie ją zablurował. Ja to próbowałem wyczyścić, no ale tylko tyle szło zrobić. Śmierć Irka dla każdego była dużym szokiem. Chłopak odszedł z tego świata 10 marca 2020 roku. To pewnie każdy wiedział, bo na jego trumnie była tabliczka. Każdy pamięta, jak zginął Kamil. Jego data śmierci jest za przeproszeniem z 4 liter. Przypada ona na 15 marca. Podczas wypadku Arek był w krótkich spodenkach i bluzce z krótkim rękawem. Amela była ubrana w spódniczkę i bluzkę na ramionczkach. No aż tak ciepło w marcu nie ma. Ostatnią znaną nam datą śmierci jest ta od mamy Iwony. Pewnie dużo osób nawet o niej nie wie, ponieważ nie było pokazanej trumny, tylko to, co działo się po pogrzebie. Jednak Iwona była jedyny raz na cmentarzu i w 478 odcinku widać grób jej matki. Kobieta zmarła 20 sierpnia 2019 roku, a kiedy Iwona dowiedziała się o śmierci swojej rodzicielki, była w kurtce zimowej. Ja już się nie czepiam, przecież w lato chodzi się w kurtkach, a w zimę w krótkich galotkach. Pewnie dużo osób zastanawia się, kiedy zmarł ojciec Seby. To witam w klubie, bo ja też tego nie wiem. Sebastian nigdy nie był na grobie ojca, ani nie pokazywali jego pogrzebu, także pewnie nigdy się tego nie dowiemy. Daj znać w komentarzu, czy byłeś zaskoczony rocznicą śmierci Irka?